Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak co piątek zapraszam Was na moją terapię. Przygotowałam dla Was dzisiaj kilka ćwiczeń i mam nadzieję, że jesteście gotowi. Na początku chciałabym, żebyśmy pobawili się w zbiór. Spójrzcie. Powiedzcie mi, co jest na pierwszym obrazku? Widzę, co to jest? Jabłuszko. Czereśnia. Ananas. Jak myślisz, jaki to jest zbiór? Czy to jest zbiór zwierząt? Nie, chyba nie. A czy to jest może zbiór rzeczy? Też nie. Masz już jakiś pomysł, co to może być za zbiór? Pewnie masz rację, jest to zbiór owoców. No dobrze, to teraz idziemy dalej. Co się znajduje na pierwszym obrazku? Świlka. Ryba. I renifer. A teraz pomyśl, jaki może to być zbiór? Pierwszy był to zbiór owoców, a drugi? Tak, jest to zbiór zwierząt. Brawo. Teraz spójrzmy na ostatni przykład. Na pierwszym obrazku jest auto. Na drugim jest to wóz strażacki. I spójrz, na trzecim, co to za obrazek? Jest to żyrafa. I mam teraz dla Ciebie zadanie. Pomyśl przez chwilę, których z tych obrazków nie pasuje. Mamy dwa auta i jedno zwierzątko. Który nie pasuje do pozostałych? Pewnie masz rację, jest to zwierzątko. Bo tutaj mamy zbiór pojazdów. To teraz, jak już troszkę się rozgrzaliśmy, to możemy iść do kolejnych przykładów. Na pierwszym obrazku mamy jabłuszko, rybę i czereśnię. I teraz pomyśl, który z tych obrazków nie pasuje do pozostałych? Mamy dwa owoce i jedno zwierzątko. Pewnie masz rację, do tych dwóch obrazków nie pasuje zwierzątko. Kolejny przykład. Na pierwszym obrazku jest świnka, renifer i wóz strażacki. Jak myślisz, który obrazek możemy wyeliminować? On nie pasuje do pozostałych. Tak, jest to wóz strażacki. Kolejny przykład. Co jest na pierwszym obrazku? Samochód, pingwin i foka. Który z tych obrazków nie pasuje do pozostałych? Mamy dwa zwierzątka i auto. Tak, auto nie pasuje do pozostałych, bo tutaj mamy zwierzątka, zbiór zwierząt. Dobrze, teraz mamy kolejny przykład, trochę trudniejszy, ponieważ mamy więcej obrazków. Od początku, co to za obrazek? Pingwin. Ryba. Renifer i czereśnia. I teraz spójrz, który z tych obrazków nie pasuje do pozostałych? Mamy trzy zwierzątka i jeden owoc. Jak myślisz? Tak, będzie to czereśnia. Czereśnia należy do zbioru owoców, a nie do zbioru zwierząt. Super, teraz idziemy dalej. Nazwij obrazki. Świnka, cytryna, wilk i ptak. A teraz, który nie pasuje do pozostałych? Mamy trzy zwierzątka i jeden owoc. Tak, jest to cytryna. Dobrze, idziemy dalej. Teraz, co jest na obrazku? Ananas, ser, arbuz i jabłuszko. No, to może być troszkę trudniejsze. Powiedz przez chwilę, który jeden obrazek nie pasuje do pozostałych. Mamy owoc, owoc i owoc. Czyli
Tak, ser tutaj nie pasuje, bo mamy tutaj zbiór owoców, a ser nie jest owocem. Teraz spójrzmy, to jest, uwaga, trochę trudniejszy przykład. Na pierwszym obrazku mamy rybę, fokę, ośmiornicę i niedźwiedzia. I teraz pomyśl, który z tych obrazków nie pasuje do pozostałych? Mamy rybę, która pływa w wodzie. Foka, która też pływa w wodzie. A ośmiornica pływa w wodzie? Tak, pływa w wodzie. A niedźwiedź pływa w wodzie? Nie, niedźwiedź żyje w lesie, czyli z tych obrazków nie pasuje niedźwiedź, bo te zwierzątka żyją w wodzie i potrafią pływać. No dobrze, spójrzmy na drugi przykład. Co to jest? Lis, wilk i ośmiornica. Teraz może być prościej. Który z tych obrazków nie pasuje do pozostałych? Te dwa zwierzątka żyją w lesie. A ośmiornica? Ośmiornica żyje w wodzie. Czyli który obrazek nie pasuje? Tak, jest to obrazek z ośmiornicą. Dobrze, kolejny przykład. Wiesz, co to jest? Leżak, ponton, kapelusz i żółw. Który z tych obrazków nie pasuje? Jak myślisz? Mamy tutaj, zobacz, trzy przedmioty. To są rzeczy. Leżak, ponton i kapelusz. I mamy zwierzątko. To który z tych obrazków nie pasuje? Tak, nie pasuje żółw, bo żółw jest zwierzęciem, a tutaj mamy rzeczy. Brawo! To jeszcze wykorzystamy nasze karty do jeszcze jednej zabawy. Zagadki. Najpierw nazwiemy poszczególne obrazki. Co to jest? Żółw, kapelusz, jabłko, kwiat, ryba i ptak. Teraz uwaga, nadstaw prawe ucho, nadstaw lewe ucho i posłuchaj. Jest to zwierzątko, które mieszka w wodzie i ma płetwy. Wiesz, które to zwierzątko? Zapewne masz rację, jest to ryba. Uwaga, kolejny przykład. Nosimy go na głowie. Co możemy ubrać na głowę? Jest to kapelusz. Rośnie na łące. Co może nam urosnąć na łące? Tak, jest to kwiatek. Kolejna zagadka. Lata po niebie. I ma skrzydła. Ptak. Brawo. Teraz uwaga. Jest to czerwony owoc. Jabłuszko. Pewnie, że tak. I ostatni nam został. Ma skorupę. I lubi pływać w wodzie. Pewnie, że żółw. Teraz chciałabym, żebyś przyjrzał się obrazkom. Żółw, kapelusz i jabłuszko. Zapamiętaj te trzy obrazki. Spójrz, jeden obrazek zakryłam. Pamiętasz, co było pod nim? Co było na obrazku? Było jabłuszko. No dobrze. A teraz zniknęły dwa obrazki. Pamiętasz, co było pierwsze? Był to żółw, zwierzątko. I jabłuszko, czyli owoc. No dobra. A teraz potrafisz odgadnąć z pamięci, co było pierwsze? Żółw, kapelusz i jabłuszko.
No to teraz dodam jeszcze do tego jeszcze jedną kartę, rybę. A teraz, co zniknęło? Pamiętasz? Jabłuszko i nasza nowa karta, ryba. No dobrze, jak tak świetnie sobie radzisz, to chyba dodam jeszcze jeden obrazek. Czereśnie. Spójrz, który obrazek zakryłam. Ryba i pamiętasz? I czereśnie, brawo. No dobra, to teraz jeszcze dam chyba jeszcze jeden. Spójrz, co to jest? Auto. No dobrze, zamknij oczy. A teraz potrafisz odgadnąć, które obrazki zakryłam? Pamiętasz, co było po żółwiu? Co tam się ukryło? Kapelusz. A pamiętasz, co było po jabłuszku? Rybka. A na końcu obrazek, który dodałam. Auto. Super. To teraz, jak już potrafisz wskazywać nieprawidłowy obrazek ze zbioru, to teraz chciałabym, żebyś sam dokonał takiej zbiorowości. Spójrzmy na pierwszy obrazek. Mamy jabłuszko, czereśnie, wiesz co to jest? I ananas. I teraz powiedz mi, który z tych obrazków dodasz? Czy może będzie to arbuz, parasolka, czy może żółw? Co pasuje? Wiesz, jaki to jest zbiór? Najpierw trzeba określić. Jest to zbiór owoców. Jak już wiemy, że to jest zbiór owoców, to możemy dopasować tutaj arbuz. Świetnie. Teraz drugi przykład. Ponton, leżak i kapelusz. Najpierw pomyślmy, jaki to może być zbiór. Jest to zbiór rzeczy. Który obrazek dopasujemy? Żółwie czy parasolka? Co będzie pasowało? Parasolka, pewnie, że tak. I ostatni zbiór. Mamy ośmiornicę, fokę, morsa i rybę. I został nam ostatni obrazek. Najpierw pomyśl, jaki to jest zbiór. Jest to zbiór zwierząt, czyli pasuje tutaj żółw. Brawo! Na zakończenie chciałabym, żebyś pomógł mi wspólnie ułożyć historyjkę obrazkową. Najpierw zobaczmy, co jest na obrazkach. Kto jest na obrazku? Chłopiec. I powiedz mi, co ten chłopiec robi? On głaszcze. A wiesz, kogo głaszcze? Tak, on głaszcze kotka. No dobrze, spójrzmy na kolejny obrazek. Kto jest na nim? Jest to pani. Pewnie to jest jego mama. Mhm. Jest chłopiec. I zobacz, co ona znalazła w jego plecaku? Ktoś tam chyba się ukrył. Tak, ukrył się kotek w plecaku. I mama musiała go znaleźć. No dobrze, spójrzmy na kolejny obrazek. A tutaj? Powiedz mi, kto jest na obrazku? Jest na pewno mama, tata, chłopiec i zobacz, on chyba gdzieś wyjeżdża pociągiem. Ciekawe, gdzie on może jechać, jak myślisz? Może na jakąś wycieczkę? Może na kolonie? No dobrze, spójrzmy dalej. O, a tutaj? Kto jest na obrazku? Mama, tata i chłopiec macha do swoich rodziców z pociągu. A widzisz, kogo ma mama na rączkach? Ma kotka. Chyba musi zabrać go do domu. No dobrze, no to najpierw musimy pomyśleć, który z tych obrazków będzie jako pierwszy. Jak myślisz? Tutaj zobacz, chłopiec jest na peronie, czeka na pociąg, a na tym obrazku jest w domu. Więc chyba ten będzie jako pierwszy. Zobacz. Połóżmy go. No dobrze, czyli wiemy, że chłopiec spotkał
swojego kotka w domu. Chyba pewnie chciał się z nim pożegnać. No dobrze, to teraz jaki może być drugi obrazek? Jak myślisz? Drugi obrazek, pewnie zgadujesz super, jest jak mama i tata czekają na koleżankę jego. Zobacz, spójrz. Pewnie razem wybierają się gdzieś w podróż. Czyli mamy kotka, chłopiec znalazł kotka. Tutaj mamy rodziców, którzy czekają na jego koleżankę. Wszyscy zbierają się do podróży. Zobacz, jak mają walizki. I trzeci obrazek. Który to może być? Tak, wydaje mi się, że kiedy chłopiec odwrócił się, żeby iść szybko na pociąg, to w tym samym momencie mama, zobacz, znalazła kotka w jego plecaku. A wiesz, dlaczego ten obrazek będzie trzeci? Bo na tym obrazku jeszcze kotka nie widać. I go nigdzie tutaj nie ma. I tutaj mama go odnalazła w plecaku, schował się. I ostatni obrazek. I ostatni obrazek mówi nam, że chłopiec wsiadł w pociąg i pojechał w superową podróż. A mama musiała zabrać kotka do domu.